znalazł, ale jesteśmy na miejscu. Przyjęłam, John. Co widzisz? Alcatala ładuje towar na barkę. To wasz cel. Dowiedzcie się, z kim pracują. Tak jest. Strażnicy na obszarze. Tak, Alcatala jest wszędzie dookoła. Musicie ich zdjąć, żeby wejść na barkę. Bierzcie się do pracy. Bez odbioru. Dobra, rozdzielmy się. Ja wyjdę z wody, ty oczyść doki. Tylko cicho. Spotkanie przy barce. Tak. Na twój znak. No dzień dobry, witam was, jestem Howlik, a to jest kolejny odcinek z kampanii Call of Duty Modern Warfare 2. Przez długi czas nie było odcinków, bo kurde, no nie miałem po prostu motywacji, żeby cokolwiek nagrywać. Ale teraz wracamy. Idzie, a tutaj jest, okej. Jest to druga misja? Mokra robota się bodajże nazywa? Więc lecimy dalej z kampanią. Gdzie jestem? Broń tu była. Where's my gun? Ej, no tu była broń. Czekajcie, może zanurkuję na dół. Nie no, nie widzę tej broni tu nigdzie. Niedobrze. Dobra, no to idziemy bez broni w takim razie. Dobra, pytanie, gdzie są kolejni, czekajcie. Misja się nazywa Mokra Robota. Zanurkujemy sobie. I co? I jest to kontynuacja jakby kampanii. Mam nadzieję, że będzie nam szło dobrze w tej misji, bo gramy na tym czwartym poziomie trudności, tym weteran, więc więc mam nadzieję, że będzie dobrze. I gramy na weteranie, ja nie pamiętam jaki ja poziom trudności na początku wybierałem, ale teraz gramy na weteranie, bo po prostu włączałem misję od początku i znowu, oddaj mi broń. No i znowu mi ta broń zniknęła, ty. Włączałem misję od początku i po prostu jakoś tak nie pamiętałem, na jakim poziomie trudności grałem, wybrałem weteran, więc więc no. Widzę mnie, ale mam pistolet. No i wipe. No i umarłem, kurde, no nie no, jest pierwszy wipe'ik, słuchajcie, niedobrze. Nie tak sobie to wyobrażałem. Nie mam pistoletu, kurde, najgorzej. Mam noże do rzucania, mogę je wykorzystywać w sumie. I powinienem to robić. Drugi wipe. Dobra, no ale słuchajcie, mogę wipe'ować. Ja mam usprawiedliwienie. Ja mam usprawiedliwienie takie, że no gram na takim poziomie trudności, nie innym. Jest to kurde jeden z, no przedostatni w sumie. No nie strzelać do mnie. Więc mam prawo wipe'ować, słuchajcie, umierać. Dobra. Chyba mnie zgubili. Wrzucają granaty do wody, pilnuj się. Jednak mnie zgubili. Dobra. Bierzemy pistola. Załatw ją. Tak jest. Warta jeden do brawo. Jak sytuacja? No skąd? Ej, to jest one shot i od razu trup, nie? Ale będzie wipe'ów, yeah! Dobra, no i nic, dam radę. Załatw ją. Tak jest. Warta jeden do brawo. Jak sytuacja? Docieramy do barki. Ej, a tu była broń. Alcatala idzie pod wodę. Właśnie. Dostańcie się tam jak najszybciej. Możemy mieć mało czasu, John. Dobra, to łódź musimy chyba zdjąć jeszcze. Tylko nie szalej.
Nie widzieli. Dobra, ta łódź tu płynie. Zabolało. To zabolało akurat. Chyba cię zgubili, sierżancie. Dobra, ja muszę, słuchajcie, do tej łódki podpłynąć bliżej, jeżeli ja chcę cokolwiek zrobić z tego USP-a, bo no USP to jest USP, on nie ma zasięgu, nie wiadomo jak dużego. A ja tą łódź muszę sklirować, więc... Najgorsze, że ona tak daleko odpływa. Jednego mniej. Śpiamy. Dobra, nice, tak ma być. Alcatala ma drugą łódź, zajmij się nią. Co, jaką drugą łódź? Że gdzie druga łódź? Dobra, nie wiem, pójdziemy, słuchajcie, sobie może w głąb doków, może tam będzie ta druga łódź. Ale no tamta śpi, więc między zgit. Gaz, ta łódź może być problemem. Która łódź? Alcatala zdjęty. Tak, trzymać. Dobra. Słyszę, pływa tam coś, no. No ta łódź tam pływa z tyłu całkiem, no przecież nie będę po nią wracał, no chyba nie muszę, mam nadzieję. O kurde. O, do wody! Dobra. Teraz jak podpłynęli, tak możemy to wyczyścić. Róg załatwiony. Został coś inny. Dobra, fajnie. Dobra. Myślicie, że możemy wyjść sobie na ląd już? Czy raczej nie powinniśmy? Może jeszcze popłyniemy kawałek. Gaz, jestem przy warce. Chodź tu jak najszybciej, ale nie kozacz. Słyszę gadanie, ale nie widzę gościa. To mnie troszkę martwi, bo... Jednego mniej. To jeszcze nie koniec. Tu jeszcze chyba jest? Dwóch zabitych. Nice. Dobra robota. Kurczę, perfekcyjna misja, słuchajcie. Perfekcyjna misja. Tu ktoś jeszcze chyba jest? Tu jeszcze? Co? Skąd ich tu tylu? No to nie, no to jest... Ale oszukane, słuchajcie. Ale dobra, było dobrze. Dobra. Ho! Ho, ho, ho. Jak w zegarku, ser. Dobra, pójdziemy sobie może od tyłu bardziej. Oni chyba zaalarmowali więcej tych po prostu, wiecie? Najgorsze, że oni bardzo mocno biją. I rzucają nady do wody. Jak oni biegają w ogóle śmiesznie. No, powiem wam, że boli troszkę. Te boty na pewno nie oszczędzają. Jest czysto. Doceniam pomoc, sir. Dostańmy się na barkę. Dobra, no to idziemy w takim razie. Weźmiemy sobie. Brawa zamknięta. Trochę mało ammo, ale no, miejmy nadzieję, że nie będzie aż tyle potrzebne. Laswell, zaraz wejdziemy na barkę. Tak jest, informujcie. O, ktoś tam gada. Cisza. Słuchaj.
hiszpański. Tak to brzmi. Gotowy? Na twój znak. Nice. Shotgun. Spójrz na to. Las Almas. Meksykański kartel. Słoni tu robią do diabła. Azwal. Iran wykorzystuje do transportu kartel. Rzuć jakąś nazwę. Nie chcę nic mówić, ale tam za drzwiami są jakieś dźwięki, słuchaj. Hasan pracuje z Narcos. Czekaj. Fleszyk. Kurwa mać! Więcej ludzi kartelu. Czysto? Czysto chyba. No to jeszcze drzwi. Jest czysto. Okej, clear. Jego telefon. Znajdź go. No to coś dzwoniło przed chwilą. A tutaj. Pewnie kochanka wydzwania. Albo pisze SMS. Spotyka się z Alcatalą. Laswell, znajdź Cafe Gracht. Coś tam się szykuje. Kiedy? Mówiłem, randka. Za godzinę. Nie no, przepraszam, bo ja wam psuję klimat, kurde. Ja pamiętam pierwszy odcinek, w którym mówiłem, ej, słuchajcie, wczuwamy się, będzie no poważnie, będę milczał często, a tutaj kochanka, randka i te sprawy. Nie, od teraz się wczuwamy, słuchajcie, teraz się wczuwamy, teraz będzie na spokojnie. Mówiłem, przepraszam. Prawo 6 do Warty 1. Jestem w kawiarni. Przy stoliku na godzinie 4 siedzą członek kartelu i Irańczyk. Urocza. Co kombinują? Finalizują transakcje. Elektronicznie. Zgadza się. Płacą za coś kartelowi. Zobaczmy za co. Ochrona? Kilku. Zajmę się nimi. Został coś innym. Przyjąłem. Idę do ciebie. Strzykawka. Z trucizną? Nieśmiercionośną. Wyłączy ich z akcji. Środki CIA. Witaj w moim świecie. Wstrzyknij to ochroniarzom, a zgarniemy gościa z kartelu. A ty? Zgarnę was. Daj znać. Przyjąłem. Alright. Let's go then. 06, raport. I ładnie tu. Beskid taka uliczka. Woda pełna gołębi. Musimy wiedzieć, co to za ładunek i dokąd zmierza. Śmieci też. Gołąb. To kaczkę. Pelikan tam pływa! Dobra, idziemy. Przepraszam, mieliśmy się skupić, przepraszam. Przepraszam, idziemy. O kufa, gościu. Ale ty masz czoło. Jak lotnisko normalnie. Ja bym się gościa obawił. Dwóch ochroniarzy kartelu na końcu mostu. Co? Jeden odchodzi. A, oni. Idzie w moim kierunku. Pójdę jego śladem. Okej, idź. Tego na mostku. Ruszam. O, spokojnie, stary. Po jednego za dużo, co? Ochroniarz zdjęty. Most czysty. Świetna robota. Zbiórka przy mnie. Warta jeden. Ładunek to człowiek. Jeden VIP w drodze do USA. John, kto to jest? Major Hasan Zayani. Chryste, to znaczy, że jest w Meksyku. Czyli mamy czas, żeby go powstrzymać. Musimy dorwać naszego kumpla z kartelu i go przycisnąć. Ich mam bić? Jeśli Hasan dostarczy rakiety do Stanów, będą nie, nie muszę. Co robimy? Ma przy sobie ochroniarzy. Przeprowadziliśmy zwiadu. Musi mieć więcej niż kilku. Chyba mnie podejrzewają. Nie ma dokładny zwiad, John. Musimy odwrócić ich uwagę. Mam coś. Spotkamy się przy kawiarni. Gaz. Gdzie jest kawiarnia? Tam jest, dobra, idę. Cześć, Romeo. Co mi tam dajesz? Wyślą. Co to ma do cholery być? Granat wabik.
Zadziała. Wróć do Laswell i zacznijmy imprezę. Okej. Pa, Romeo! Dobra. Na końcu alejki. Kiedy wybuchnie panika, wtedy kartel go przeniesie. A ja zajmę się tym dalej. Na twój znak, Gaz. Okej. Pod którym ja to... Kurwa, chowaj to. Pod którym ja mam tego, bo... Gaz, idź na koniec alejki. A, muszę iść, dobra. Myślałem, że tego... Nie patrzcie tak na mnie, tylko idę z siku. Cześć. Zrobi się go na trzy. Gaz, nadchodzą ochroniarze. Ja wezmę jednego, ty drugiego. Ochroniarze zdjęci. Idę do pana, kapitanie. Pośpiesz się. Załatwię ewakuację. Spotkamy się na moście. Wchodzę. Dobra. Pysk, chodź za mną. Czyli na most, tak? A, ten most. Warta jeden, paczka zabezpieczona. Idę do ciebie. Przyjęła. Okej. Ja zapomniałem, na jakim poziomie trudności gram. Come on, to będzie naprawdę. Dobra, musimy być bardziej żywi. Ochroniarze zdjęci. Idę do pana, kapitanie. Dobra, musimy bardziej taktycznie grać, słuchajcie. Chodź za mną. Warta jeden, paczka zabezpieczona. Idę do ciebie. Przyjęłam. Kartel, za nami! Osłonię się, rzęcie! To będzie naprawdę mega ciężkie, słuchajcie. Tego się nie da tak łatwo zrobić i... No... Hardcore. Gaz, nadchodzą ochroniarze. Ja wezmę jednego, ty drugiego. Ochroniarze zdjęci. Idę do pana, kapitanie. Wchodzę. Chodź za mną. Warta jeden, paczka zabezpieczona. Idę do ciebie. Przyjęłam. Kartel, za nami! Nie, dobra, słuchajcie, muszę zmienić poziom trudności na doświadczony, bo... No, nie będzie fanu z oglądania dla was, jak ja będę zawsze umierał, a jednak kampania ma być przyjemna, więc... No, chodzi o to, że oni po prostu jak strzelają, to dosłownie insta-debus. Ochroniarze zdjęci. Więc polecimy sobie na doświadczonym. Stór pysk, chodź za mną. Warta jeden, paczka zabezpieczona. Idę do ciebie. Przyjęłam. Kartel, za nami! Swoje sierżancie! Co jest tutaj nie tak? Jestem aż tak słaby? Nie, to jest za dużo tłumów. To jest za duży tłum i to wszystko tego wina. Gaz, nadchodzą ochroniarze. Ja wezmę jednego, ty drugiego. Ochroniarze zdjęci. No. Idę do pana kapitana. Rzeczywiście. Pośpiesz się. Dobra, słuchajcie, bo ja nie mogę tak, kurczę, tak umierać cały czas. Warta jeden, paczka zabezpieczona. Idę do ciebie. Przyjęłam. Kartel, za nami! Swoje się, rzęcie! Nie da się tego zrobić, no come on, ej! Co jest nie tak z tą misją? Zmieniłem poziom trudności. Na pewno zmieniłem poziom trudności. No tak, no ale doświadczony. Masakra. Gaz, nadchodzą ochroniarze. Jezu, jeszcze... Ja wezmę jednego, ty drugiego. Ochroniarze zdjęci, idę do pana. Dobra. Wchodzę. Ja zostanę może z tyłu bardziej. Zobaczymy. Może ja po prostu za bardzo puszuję, wiecie? I przez to po prostu... I po prostu przez to dostawałem takie bęski, może tak być, no. Zrozumiałam, zbliżam się. Policja też jest w drodze. Będzie za 3 minuty. Złe pozycjonowanie się po prostu. Gaz, dawaj strzykawkę. Działaj, gaz. Podnieśmy go. Dobra. Warta. Pora ruszać. Przyjęłam, w drodze. Pakuj go. Niezła robota. Wzajemnie. Musimy wiedzieć, gdzie wiozą Hasana i go przejąć. Wybudzimy go i pogadamy. Skąd pewność, że coś powie? Potrafię być przekonująca. Pułkowniku Vargas. Dobra, słuchajcie. Ta misja
Otóż to. Potrzebuję pomocy, Alejandro. O co chodzi? Carter Las Almas przemyca przez granicę irańskiego terrorystę. Laswell, terroryści nie przekraczają południowej granicy. My to wiemy, oni to wiedzą i właśnie dlatego to zrobią. Musimy ich powstrzymać. Kto jest moim celem? Major Hassan Zayani. Zrozumiałem. Kiedy? Dziś w nocy. Podpięłam się do drona. Mam wszystko na widoku. Masz ruch w okolicy, Alejandro. Migranci są w wodzie. Patrol graniczny w akcji. Kartel używa migrantów do dywersji. Nawet teraz mogą szmuglować Hassana. Przyjąłem. A gdzie jest FBI? Będą za około godzinę. Teraz mamy tylko was. Czekaj. Rodolfo, migranci to tylko dywersja. Nasz cel się przemieszcza. Prawdopodobnie przekroczyli rzekę w łodzi. Trzeba ją znaleźć. Orale, robi się warta. Alejandro, Hassan nie może przekroczyć granicy. Zrozumiano, bez odbioru. Jak mu się uda, to w Stanach nie mamy żadnej władzy. Sprawmy, by do tego nie doszło. Dobra, słuchajcie. Wiem, że tam te misje nie były za bardzo klimatyczne, przynajmniej w moim wykonaniu. Przepraszam, miałem się wczuć, ale jakoś mam taki humor po prostu po tym streamowaniu, że po prostu nie mogę się skupić. Stań tu. Kolejna misja będzie w kolejnym odcinku. Ja wam bardzo dziękuję za oglądanko. Pamiętajcie, żeby ocenić film, napisać komentarz oraz zasubskrybować kanał, jeżeli chcecie zostać na dłużej, będę bardzo wdzięczny, bo takie rzeczy motywują do działania. Szybko przemieszcza Hassana. I słuchajcie, mam wrażenie, że ta misja może być naprawdę klimatyczna. Zobaczcie, jakie to są krzaki. Tak więc czekajcie na kolejny odcinek. Ja się zwijam i miłego dzionka. Cześć, cześć.